Już jestem. Ile wytrzymacie? Przerażenie na twarzach, to pytanie jest. Gdybyście nie wytrzymywali, to po prostu wychodźcie mi to. Nie, to zupełnie jakoś tak nie będzie przeszkadzać. Dzisiaj, jak wczoraj zapowiadałem, ale być może części z Was nie było, będzie o tym, czym Kościół jest. Czyli chciałbym trochę o istocie powiedzieć. Jutro o takiej kwestii, która była dyskutowana po internetach w sposób dość żywy, to znaczy kto właściwie jest w Kościele, czy ci protestanci to są jeszcze w Kościele, czy nie są, czy my jesteśmy tam, kogoś ekskomunikujemy, co się dzieje i tak dalej, żeby trochę to powyjaśniać. A w środę chciałbym trochę więcej powiedzieć o świętości i grzeszności w Kościele, jak sobie z nią radzić też i w sobie, i wewnątrz tej wspólnoty. Taki jest plan. Właściwie można by było zrobić taką rzecz, że jak chcecie zobaczyć, co to jest Kościół, to wystarczy, że się rozejrzycie po sobie. Znaczy odwróćcie się na prawo, lewo, do tyłu, do przodu i macie Kościół. I to jest jakaś prawda o Kościele ewidentnie. Znaczy ta wspólnota, która tu się zgromadziła, jest Kościołem. I to nawet w dość ścisłym sensie. Przed chwilą sprawowaliśmy bohaterski moment, który jest najbardziej kościelnym z możliwych. To jest empiryczne, to znaczy poddaje się doświadczeniu. Czyli możemy nawet policzyć, nie będziemy tego wykonywać, ale moglibyśmy. Natomiast jednak mamy też Kościół w wyznaniu wiary. Nie wiem, na ile jesteście trzeźwi i uważni, jak zdarza wam się powtarzać wyznanie wiary, ale tam jest jednak, że wierzę w Kościół. Gdyby Kościół był głównie, albo przede wszystkim tym, albo wyłącznie tym, co widzimy, to nie potrzebna by była wiara. Ja w ogóle nie muszę w was wierzyć. Tak, ani w waszą obecność, ani w nic innego. Zatem, kiedy my wyznajemy wiarę w Kościół, to wyznajemy wiarę w coś, co sięga nieco dalej niż po prostu doświadczenie. Bo już na przykład w to, że ewentualnie temu, co ja mówię, może w jakiś sposób przynajmniej minimalny towarzyszyć Duch Święty, w to też musicie uwierzyć. To, że Bóg rzeczywiście działa wewnątrz poprzez wspólnotę Kościoła, to już trzeba uwierzyć. I kiedy my mówimy o wierze w Kościół, to mówimy głównie o tym, ale za chwilę do tego jeszcze wrócimy. Słowo Watykański II, który w połowie XX wieku próbował opisać, czym jest Kościół, w głównym dokumencie, który ten poświęcił, czyli konstytucję Kościele, mówi tak, że tajemnica Kościoła ujawnia się w jego założeniu. Bardzo ciekawe zdanie. Kościół w ogóle jest tajemnicą przez to właśnie, że ma schowane to działanie może w sobie czy za sobą, ale że jego tajemnica się ujawnia w momencie założenia. To jest moje ulubione pytanie do studentów, jak wykładam tą część teologii, która Kościoła dotyczy. Od którego momentu istnieje Kościół? Jak tak robię, to znaczy, że oczekuję odpowiedzi. Od wcielenia. I kto jest w tym Kościele? No jest Chrystus, jego ciało. Jest Maryja. Nie ochrzczona. To jest kolejne pytanie. Moment wcielenia na pewno będzie momentem istotnym, jeżeli chodzi o początek Kościoła. Ale czy to wystarczy?
Mielibyśmy Kościół bez zmartwychwstania. Mielibyśmy Kościół bez Ewangelii jeszcze. To mały Jezus za bardzo nie nauczał jeszcze w książce. Zależy od Krychu, ale trzymamy się tego Ewangelii. Z jezuitami chcę tu obecać. Dlatego ja uczę dominikanów. Ja jezuitów też czasami. A jak nas uczyli na religii? Kiedy powstał Kościół? Teraz jezuici cicho. Zesłanie Ducha Świętego. Tam jeszcze coś było? Wypłynęła z Bogu Chrystusa krew i woda, cała tą wielką początek. Sakramenty Kościoła. O, coś pojawiło. Jest nieźle. A kiedy na pewno Kościół się z tym? Tak zmienił. Albo to Paweł po zesłaniu Ducha Świętego. Jeżeli chcemy mieć Kościół z pełnym wyposażeniem i Kościół świadomy w ogóle siebie, to musimy poczekać do zesłania Ducha Świętego. I od tego momentu możemy powiedzieć, że Kościół na pewno jest już tym, czym miał być dla Bożym, to znaczy ma pełne wyposażenie. Natomiast wcześniej są te momenty, o których żeśmy mówili, to znaczy tam jest po drodze wszystko, od Abrahama w zasadzie. Bo przecież jeszcze jest Izrael, który jest przygotowaniem tej historii. A to sobie odłożymy, bo to było na... Za długo by to trwało od Abrahama do Jezusa. Nie wyszli z tym. Potem jest wcielenie. I potem jest moment taki historycznie decydujący. Znaczy Jezus zaczyna głosić. I to głoszenie powoduje co? Co się dzieje, jak Jezus zaczyna głosić? Zaczyna mieć uczniów. I to jest moment, w którym zaczyna się kształtować wspólnota, jaką jest Kościół. Słowo greckie eklesia oznacza po prostu wspólnotę, która się zgromadziła w wyniku wołania. Chrystus powołuje uczniów, a inni się gromadzą poprzez sam fakt, że głosi. I wynik tego działania, wspólnota, która wokół niego się gromadzi, to jest eklezja w sensie ścisłym. Zatem to zgromadzenie, które na słowo Chrystusa się zbiera, to jest Kościół. Zwróćcie uwagę, że ten Paweł mówi, że wiara rodzi się z tego, co się słyszy. Wiara rodzi się z tego, co się słyszy. Czyli najpierw jest głoszenie, potem jest odpowiedź wiary, a z tej odpowiedzi wiary rodzi się wspólnota. Jak myślimy o samym początku, to tam najpierw jest wspólnota uczniów wokół Jezusa. Uczniów, którzy mu zaufają. To jest w ogóle kluczowa sprawa. Kościół jako wspólnota wisi na zaufaniu wobec Jezusa i Jego słowa. Róbcie sobie na rachunki sumienia. Jak robię pauzę, to znaczy, że będę sobie zrobić rachunek sumienia szybko. Kościół wisi na zaufaniu wobec słowa Jezusa. Bo ta wspólnota na to się gromadzi. No i tam średnio rozumieją w początku, tak, tam potrzebny jest taki czas dojrzewania. Muszą zrozumieć, o co Jezusowi chodzi. Muszą mieć czas, żeby być świadkiem jego działalności, tego, jak się odnosi do grzeszników, tego, jak różne rzeczy robi tam, już nie będziemy wymieniać. Ale to jeszcze nie wystarczyło. Jak oni dochodzą do męki, się okazuje, że jeszcze jest bieda. Nawet jak dochodzą do zmartwychwstania, to jeszcze jest bieda. Oni bardzo wiedzą, co mają ze sobą zrobić. Właściwie dopiero ten moment dar Ducha Świętego sprawia, że tam się klapki otwierają w środku.
Na skutek śmierci zmartwychwstania doświadczają odpuszczenia grzechów. A Duch Święty daje im odwagę, mądrość i moc, żeby zacząć głosić. I teraz Kościół to jest to, co pozostaje po Jezusie w świecie. Bo on pewnego pięknego dnia bierze się i wstępuje do niego. I w tym sensie Kościół jest przedłużaczem do Jezusa. Bo przechowuje jego pamięć. Przechowuje jego nauczanie. I przechowuje Ducha Świętego. Tego samego Ducha, który ich w wieczorniku napełni. Tego samego Ducha, którego otrzymali na odpuszczenie grzechów. Tego samego Ducha, który ich pchnął do świadectwa. Wspólnota przy Jezusie złożona była z wierzących Żydów. Właściwie początek Kościoła są ludzie, którzy uwierzyli, że Jezus jest Mesjaszem. Czyli tym, który był zapowiadany jako początek nowego świata. Rabini zdaje się spory problem. Zwłaszcza obszar Jezusowego nauczania, Jezusowej działalności. Po pierwsze, to potem Paweł dopowiedział już w swoich listach w sposób bardziej systematyczny, że to, co uważali za najcenniejsze, czyli prawo, cześć oddawana Bogu poprzez zachowywanie przykazań, to wcale nie jest najważniejsze i to nie usprawiedliwia. Że przez wypełnianie prawa za pomocą uczynku, wymówi Paweł, nikt nie osiągnął usprawiedliwienia. A Bóg patrzy na to, co się dzieje w sercu człowieka. I to jest coś, co w Kościele musi być strzeżone niezwykle mocno. Świadomość, że dostępujemy usprawiedliwienia darmo z Jego łaski, a to jest darmo Boga, żeby się nikt nie trudził. W Chrystusie Bóg pojednał nas ze sobą, darowując nam nowe życie. To jest dar. Jakbyśmy nie podskakiwali, to nie zasłużymy. I to nas poprzedza. I to jest istotą dobrej nowiny. A my zawsze będziemy mieli pokusę zjeżdżania z powrotem w myślenie w kategoriach prawa. No jak zrobię tam parę rzeczy dobrze, to Bóg będzie zadowolony, jak coś tam zrobię krzywo, to Bóg się wkurzy i na pewno mnie skaże. Nie zdam egzaminu, albo nie znajdę pracy albo coś. To nad nami wisi zawsze. Niebezpieczeństwo wracania do myślenia w kategoriach prawa. I drugi kryzys, przez który oni przechodzili, ten był o tyle łatwiejszy, że w 70 roku Rzymianie zniszczyli świątynię i Żydzi po 70 roku i tak już nie mogli składać ofiar. To był jednak kryzys związany z tym wymiarem, że my przestajemy składać Bogu ofiary, bo Chrystus złożył samego siebie i to raz na zawsze wystarczy. I jedyne, co my mamy potem, to jest uobecnianie tej jedynej ofiary Chrystusa w czasie celebracji. I ona raz na zawsze wystarczy. I że my potem składamy tylko duchowe ofiary, łącząc naszą miłość z miłością Jezusa.
niestandardowość jest najtrudniejsza, bo byśmy chętnie coś tam na pokaz zrobili, tam jakąś ofiarkę się tam tyknęli, byśmy mieli gwarancję, że to zadziała. No my jako księża dostajemy z tego takim przekazem jeszcze czasami nawet wprost. Powiedzcie nam, co tam minimalnie wystarczy, to my to zrobimy. Tylko nam powiedzcie konkretnie, co mam zrobić, żeby tam to zdrowienie mieć niż z głowy. Przepis. Nie kluczcie swoją miłością, jakąś tam wiarą w ogóle, tylko to przepis, co, jaką ofiarę mam złożyć, w jakiej wysokości, tak? z jakiego zwierzęcia, to już nie teraz, to nie te czasy. I żebyśmy mieli spokój. Ta pokusa, ona zawsze będzie wisieć i na różne sposoby wracać. Kościół wyrasta z tych dwóch kryzysów. Prawo nie zbawia, ofiary nie załatwiają prawa. Złośliwie by się chciało powiedzieć, że Kościół cały czas tkwi w tych dwóch kryzysach. Po trochu. Niemniej wydaje mi się, żeśmy ustrzegli tego wszystkiego. To jest być może sprawa na pewno najistotniejsza. Pozwólcie uwagę, że my dość mocno trzymamy się przekonania, żeśmy ustrzegli. Znaczy, że po 2000 lat wierzymy mniej więcej, albo nawet więcej, tak jak uczniowie Jezusa, tak jak apostołowie, tak jak pierwsze pokolenie. I to przekonanie opieramy na jednej z właśnie podstawy, na świadomości ciągłości wspólnoty. W drugim wieku niejaki Ireneusz z Lyonu musiał się zmagać z gnozą, która wówczas była niezwykle trendy, tak byśmy to powiedzieli dzisiaj. Była młodą intelektualną i religijną, dość mocno się rozprzestrzeniającą wtedy wśród chrześcijan także. I część z tych nauczycieli gnostyckich mówiła: my mamy sekretne nauczanie, które otrzymaliśmy sekretnymi drogami i my tam tą księgę samego Jezusa, ale nam się to objawiło i w ogóle. Mamy lepsze nauczanie. I Ireneusz w polemice z tymi nauczycielami, jesteśmy w drugiej połowie drugiego wieku, mówi tak: to pokażcie, od kogo żeście się nauczyli. Bo my wiemy, jesteśmy w stanie w każdym kościele pokazać, który biskup był po którym biskupie. I on przy okazji tego wymienia jako jeden z pierwszych sukcesję Rzymu, czyli kolejność poszczególnych biskupów od Piotra poczynając, aż do jego czasów. Nie było ich wtedy za dużo jeszcze. A jemu było tyle łatwo, że on wprawdzie był biskupem w Lyonie, ale sam pochodził ze Smyrny. Jak był mały zupełnie, to słuchał nauczania Polikarpa ze Smyrny, który był już wówczas starenki. A Polikarp ze Smyrny, jak był mały, to słuchał Jana Apostoła, który też już był starenki wtedy. A Jan, jak był mały, to spoczywał na piersi Jezusa w czasie ostatniej wieczerzy. Jak Ireneusz wymyśla to, co my nazywamy dzisiaj sukcesją apostolską, to znaczy to, że ta nieprzerwana linia następstwa biskupów jest dla nas symbolicznym, ale też historycznym gwarantem ciągłości wiary, to mu to było o tyle łatwo, że on sam siebie postrzegł jako trzecie pokolenie, drugi po apostołach. Nie wiem, czy byliście w Bazylice Świętego Pawła za Murami w Rzymie. Tam pod sufitem są podobizny papieży, pod Piotrem poczynając.
To nie jest tylko ornament. Symboliczne wyrażenie ciągłości wiary. Są tu jacyś humaniści? No nie wiem, że to wstyd przyznać teraz. Nie wiadomo, co będę chcieć, nie? Ale są jacyś humaniści, przyznać się tam. Nie ma? Nie, dobra, no dobra, się przyznaję. Humaniści to powinni wiedzieć, że współczesne badania nad interpretacją w ogóle wskazują dość mocno na to, że o tym, jaki jest sens danego tekstu, nie decyduje sam tekst, tylko to, jak on jest czytany. W związku z tym o ciągłości rozumienia i znaczenia decyduje nie sam tekst, ale ciągłość wspólnoty, która ten tekst czyta, rozumie, komentuje i przekazuje. Dlatego ta ciągłość jest ważna. Jeżeli my mówimy o tym, że przechowaliśmy wiarę apostołów, to ona nie została przechowana w tekście tylko. Myśmy nie tylko przechowali Pismo Święte. My mamy ciągłość wspólnoty, która czyta, komentuje, modli się, celebruje. I jakkolwiek przez te pokolenia 2000 prawie lat wytworzyliśmy mnóstwo form wyrazu, których pewnie nie było w pierwotnej tradycji, albo czasami wiemy, że nie było. To są formy wyrazu tej samej wiary. Wiecie, że nie było szopki kiedyś, nie? Wiecie, czy nie? Wiecie, przez 1200 lat Kościół dawał radę bez szopki. Jak im się to nie rozwaliło, to nie wiem. Aż do świętego Franciszka, nie wiem, czy to wolno Franciszka mówić. Franciszek wymyśla szopkę, to wymyśla wyraz wiary. Tak, pomysł na jej wyrażenie, na formę. I on się pasuje genialnie, trzyma do dzisiaj. Aż za genialnie czasami, tak. Szopki, śmaki. Czasami podwór. Ale ciągłość wspólnoty pozwala nam myśleć o tym, że mamy do czynienia z ciągłością. Przekazuję. I teraz my jesteśmy na końcu tego łańcucha. W związku z tym ten przedłużacz do Jezusa, on ma bardzo długi kabelusz. Bym chętnie się posłużył tamtym ustrojstwem jako pokazowym. Ten kabel się wydłuża cały czas. Ale wtyczki są zawsze ostatnią po kolei. Znaczy, wy teraz jesteście wtykami do Chrystusa. My. Głupio powiedziane. Tak? Bo jeżeli ktoś ma dzisiaj usłyszeć Ewangelię, to od żyjącego Kościoła, czyli od nas. I ten pomysł, że my jesteśmy przedłużaczem do Chrystusa, on oczywiście nie mógł występować w takiej formie w Ewangelii, jak ani w listach Pawła, ze względu na brak elektryczności chwilowej. Ale u Pawła znajdziemy obraz podobny. A mianowicie Kościoła jako ciała Chrystusa. Bodajże najważniejszy obraz w ogóle, jaki teologia wytworzyła na opisaniu Kościoła. Paweł formułuje to po raz pierwszy w okolicznościach też lekko kryzysowych, bo Paweł miał problem ze wspólnotą koryńską, trochę na własne życzenie, ale wspólnota w Koryncie składała się głównie z Boga. Większość wspólnot miała silny trzon żydowski,
związku z tym przejmowała też pewien porządek wspólnotowy, pewną obyczajowość, nie było problemu ten rząd żydowski stabilizował swój lat. W Koryncie. Większość była grecka. W związku z tym oni nie wiedzieli, jak się ogarnąć. Dostali tego Ducha Świętego, nagle uderzają nawet z matki proroctwo, nie proroctwo, mówienie w języku. Poczytajcie sobie, to jest 12 rozdział pierwszego listu do Koryntia. I w momencie się zaczynają kłócić, który ma fajniejszy charyzmat. A bo ja mam proroctwo, to my jesteśmy lepsi, a ci to mają tylko tam w językach. I tak dalej. Paweł zaczyna im tłumaczyć w tym liście, że z Kościołem to jest tak jak z ciałem. Tym Chrystus jest głową, a my jesteśmy członkami. I teraz członki w ciele są po pierwsze niesamowystarczalne. Czy może głowa powiedzieć, że nie potrzebujecie. Po drugie, członki mają się o siebie nawzajem troszczyć. Czyli jednym z głównych zadań naszych, jak tu jesteśmy, to jest wzajemna troska. My mamy biedę trochę z realizowaniem tego wymiaru prawdopodobnie w momencie, kiedy mamy gigantyczne wspólnoty i się nam zrobiło anonimowo i ten wymiar troski się zrobił wirtualny. Tam się od czasu do czasu za siebie pomodlimy, ale już o taką troskę namacalną nam pewnie groźnie. Paweł o tym mówi. I mówi jeszcze rzecz niezmiernie trudną. A mianowicie, że szczególnego szacunku i troski potrzebują najsłabsze członki w ciele. Najmniej godne czci. Najmniej godne członki Kościoła to są grzesznicy tak naprawdę. My najbardziej mamy się troszczyć o tych, których byśmy nieraz chętnie wypchnęli ze wspólnoty, bo tam psują wizerunek. A my tych właśnie mamy otoczyć największą troską, największą miłością. W tym kontekście wzajemnej troski, służenia sobie tym darem, jaki każdy otrzymał, potem w pierwszym liście do Koryntian pojawia się po rozdziale 12, rozdział 13. Co jest w rozdziale 13 listu do Koryntian? My to potem na ślubach czytamy. Ale oryginalny kontekst to nie jest ślubny, czy tam małżeński, tylko kościelny. Oryginalny kontekst to jest to, jak my się mamy do siebie odnosić we wspólnocie Kościoła. Poczytajcie sobie tekst, ja nie zmyślam teraz. Zatem każdy z nas jest Kościołem w sposób okropnie zabrzmi, niedorobiony. Bo nikt z nas nie może powiedzieć, ja jestem Kościołem. Znaczy w pewnym sensie Boże, ale zawsze to będzie kawałek. To już jak powiemy, my jesteśmy Kościołem, to już będzie lepiej, aczkolwiek też nie prawidłowo. Kto by tu jeszcze musiał być, żebyśmy mogli powiedzieć, że jesteśmy Kościołem? Chrystus jest. Brakuje? Biskupa brakuje, słuchajcie. Chrystus jest, spokojnie, tak? Czyli nic nie zmieniło. Trochę zostało w kolumnie, naprawdę. Chrystus jest biskup. Bo kompletny Kościół, taki, który sam może sobie istnieć i właściwie niczego więcej nie potrzebuje do istnienia, to jest to, co nazywamy diecezją, czyli biskup z prezbiteranizmem. Wtedy możemy mówić Kościół. W sensie zamknięty, ta wspólnota zgromadzona razem. Dlatego szczególnym momentem kościelności jest zawsze Eucharystia, której przewodniczy biskup.
Bo to jest wtedy eklezja, w sensie ścisłym, ciało Chrystusa, którym my się stajemy najbardziej wtedy, jak spożyjemy z jednego ciała. Zwróćcie uwagę, że msza się kończy w którym momencie? Zaraz po komunii. Ja wiem, że tam są zawsze bardzo długie ogłoszenia, ale to trochę psuje efekt, ale w liturgii jest tak, że jest komunia, tak? Moment dziękczynienia, modlitwa po komunii, idźcie w ogóle, sio! Bo moment, w którym przyjęliśmy Chrystusa, w moment, w którym napełniliśmy się Jego życiem i teraz mamy przedłużyć Go, wynieść na zewnątrz. Idźcie, idźcie. Bo chodzi o to, żeby się Kościół rozstawierzył. Idźcie na cały świat, czyńcie uczniów spośród wszystkich narodów. Bo to celowy model Kościoła to jest Kościół, który dotarł z Ewangelią do wszystkich i w miarę możliwości wszyscy uwierzyli. To już nie od nas zależy. Ale to, żeby dotarł Kościół z dobrą nowiną do wszystkich, to już zależy od nas. Kościół to jest ta przestrzeń, w której dobra nowina została ogłoszona. Czy macie jeszcze? Jeden tylko wątek. Będzie trochę trudniejszy, ale jest bardzo moim zdaniem ułatwiającym się na Kościele. Kojarzycie, co to jest sakrament? Było, nie? Prawda? Definicja sakramentu. Nauczyli was Augustyna. To jest to widzialne znak, niewidzialne własne, to jest Augustyn, święty. Mam w 430 roku. Ale definicja to nie jest. A jeżeli definicja to niepoprawna, za czasów Augustyna Kościół jeszcze nie miał dopiętej doktryny sakramentów. Augustyn sakramentami nazywał znacznie więcej rzeczy niż my dzisiaj. Natomiast ona jest cenna w tym rozróżnieniu pomiędzy znakiem i widzialnością, a łaską, czyli Bożym działaniem, które przychodzi do człowieka. Pytanie do jezuitów, co by trzeba dołożyć do definicji augustyńskiej, żeby była poprawna? Ubezpieczające działanie Chrystusa. Czyli ex opere operato, czyli że sakramenty to są takie znaki łaski, które sprawiają to, co oznaczają. Czyli że z gestem jednocześnie połączone jest na sztywno działanie Boże. Jak się powtarza ten gest, to Bóg zawsze działa. Jak ja wstaję rano i robię tak krzyża, to mam nadzieję, że Bóg zadziała. A jak odpuszczam grzech, to wiem, że działa. To jest zasadnicza różnica. I teraz tak. Jak myślimy o siedmiu sakramentach, to myślimy o końcu pewnej drogi. Znaczy, siedem sakramentów to jest punkt dojścia. W punkcie wyjścia ta sama logika była już w Starym Testamencie. Dlatego w starożytnych tekstach, jeszcze w tych, które opisują sakramenty, natkniecie się na takie określenie. Jestem ciekaw, czy w ogóle ktoś wam o tym mówił wcześniej. Jak sakramenty starego przymierza. Ktoś słyszał takie określenie? To jest ciekawe. Osobnik florencki, jak definiuje pierwszy raz naukę o sakramentach, to od tego zaczyna. Że sakramenty starego przymierza znacznie się różniły od sakramentów nowego prawa, bowiem tamte zapowiadały łaskę, a te jej udzielają. Osobnik florencki, bulla unis spomnianami. O co chodziło? Chodziło o to, że w Starym Testamencie jest już Słowo Boże. Była arka, były różne rzeczy, które zapowiadały Boże działanie, które przyszło ostatecznie w Chrystusie. Które przyszło ostatecznie w Chrystusie. Teraz zwróćcie uwagę, że mamy do czynienia z Chrystusem, to znaczy gdybyśmy znaleźli się w
Palestynie zamknij ciała jego, byśmy przed nim stanęli, to z czym mielibyśmy do czynienia? Z ciałem. A on tam miał gdzieś wyświetlone, że z Mesjaszem, Synem Bożym i to wszystko, co potem następnym słowem mu powiedział. Jakbyście, nie wiem, jak on się na przykład dzisiaj w dzień, byście jechali w tramwaju z nim, to mielibyście świadomość tego, że jesteście Mesjaszem, królem Izraela i tak dalej, i tak dalej? Nie. Nic mi się nie świeciło, żadnych uszów tam. Bowiem człowieczeństwo Chrystusa działa sakramentalnie, to znaczy to jest znak, który domaga się wiary. Trzeba było wobec Jezusa uwierzyć, żeby dosięgnąć Boga. Jest taki jeden tekst, który pasjami lubię, więc jak ktoś mnie słuchał, to pewnie już to słyszał, ale kobieta cierpiąca na krwotok. Kojarzycie tą scenę. Jak on czuł się, jego płaszcza dotknęła, będę zdrowa. I ona podchodzi z wiarą do Jezusa. Jezus coś robi, żeby ją uzdrowić? Nie. Jezus się zorientował, że moc wyszła od Niego. Post factum. I się odwraca, ale kto się nie dotknął. Na uczniowie. Uczniowie wiadomo, byli Ślązakami. Chłopie, się wszyscy cisną, a ty się głupio pytasz, kto się ciebie dotyka. No to nie. Bo ciało objawia jednocześnie chowa, jest sakramentem, znaczy jest tym znakiem, który zawiera łaskę i może jej udzielić, ale tam trzeba przyjść z wiarą. Teraz, jeżeli Kościół jest ciałem Chrystusa, to jest przedłużeniem tej sakramentalności. To znaczy, że dalej zawiera w sobie działanie Boże, ale ono jest schowane za znakiem, jakim my jesteśmy, jakim jest widzialna wspólnota. I są to Matka jest drugi, kiedy opisuje Kościół, to mówi, że on jest w Chrystusie jakby sakramentem, czyli znakiem i narzędziem. Znakiem i narzędziem zjednoczenia ludzi z Bogiem i jedności całego rodzaju swojego. I to w Kościele potem mamy 7 sakramentów, które są punktowymi uderzeniami Bożego działania. Ale za tym jest logika Kościoła jako sakramentu i logika Chrystusa jako sakramentu. I tu dochodzimy do momentu kluczowego, do którego trzeba będzie nam wrócić w środek. Mianowicie, jeżeli tak jest, jeżeli Kościół jest sakramentem przychodzącego do Chrystusa do świata, to kluczową sprawą jest sprawa znaku. Żeby ktoś uwierzył, to musi być pociągnięty znakiem. Ten znak musi oznaczać to, o co nam chodzi. Ta kobieta idzie za Jezusem z nadzieją uzdrowienia, dlatego że to, co wiedziała o Jezusie, doprowadziło ją do tej nadziei. Jeżeli teraz my jesteśmy widzialnością Kościoła, czyli widzialnością Chrystusa w świecie, to czy inni będą w stanie uwierzyć w zawartą w Kościele moc Bożą, w dużej mierze zależy od naszego świadectwa. I to jest największe wielkość Kościoła. Że my jesteśmy tym znakiem teraz. Z naszą słabością, głupotą, grzechem, niecierpliwością i innymi rzeczami. I jak czytam Pawła, to wiecie, jak się z księdzem jakiś czas już ze świadomością także swoich jednak błędów i pomyłek i ze świadomością tego, że paru ludzi być może od Pawła odwiali na skutek mojej głupoty, niecierpliwości i innych
to się czyta Pawła w niektórych momentach zwłaszcza z trochę inną optyką. Bo u Pawła to jest ta świadomość tego, że my nie dorastamy do tego wyzwania. Dlatego trzykrotnie prosiłem Pana, bo odszedł ode mnie. On prosił o to, bo Daniel został ościen dla ciała, wysłany przy Pana jako policzku. Nie wiadomo, co chodziło, ale jakiś rodzaj słabości dostwierał po Bogu. I on prosił Jezusa, aby odszedł. Jezus na to: wystarczy Ci mojej łaski moc, bowiem w słabości się doskonali. Czy Bóg nas wybrał jako Kościół i chce się posłużyć nami mimo albo na przekór naszej słabości, albo poprzez nią właśnie? Myślę, że kluczową sprawą jest jedna zwłaszcza rzecz. My prawdopodobnie i razem brani, i osobno nie będziemy nigdy zdolni do takiego zaświadczenia, żeby ktoś patrząc na nas powiedział: o Jezus. Znaczy, tak, może powiedzieć, ale z tego powodu. Jak będziemy się próbować prężyć, żeby mieć nieskazitelne życie, to tam jakaś żyłka może szczerze co najwyżej. Albo zaczniemy fałszować wizerunek, to znaczy mieć wizerunek porządnego chrześcijanina na fasadzie. A Bóg od nas tego nie oczekuje. Bóg od nas oczekuje świadectwa o tym, jak nam w naszej słabości Bóg przebaczy. Kościół najbardziej jest miejscem ogłoszenia dobrej nowiny, kiedy każdy z nas zaczyna od tego: mnie Bóg podniósł. W Chrystusie Bóg jednał ze sobą świat, nie poczytując ludziom ich grzechów. To znowu Paweł jest. Nam zaś zlecił słowo jednania. Myśmy zostali pojednani z Bogiem i między sobą dzięki Słowu, dzięki mocy Chrystusa. To nas niekoniecznie zmieni. Wiecie, jak się masz tą grubą po 40, to się już wie, że pewne wysiłki są próżne dosyć. Nawet jeżeli są szczerze podejmowane, naprawdę. Ale to Bóg ze swoim przebaczeniem jest tym, o co chodzi w Kościele. Nie moja doskonałość. Więc jeżeli mamy być przybliżonymi do Chrystusa, to prawdopodobnie najważniejsze jest pomyśleć o tym, jak Bóg nam przebaczył. Jak nas przez to przebaczenie zgromadzi, jak nas karmi swoim życiem. Jeżeli to jeszcze będzie się nam udawać przeżyć razem, znaczy tworząc rzeczywiste więzi we wspólnocie, to wtedy prawdziwie będziemy Kościołem. Czego Wam i sobie życzę. Amen.